Czy zastanawiałeś się, co sprawia, że każdego dnia wstajesz z łóżka z poczuciem celu i radości? W japońskiej filozofii jest na to słowo ikigai, co oznacza powód, dla którego rano wstajesz z łóżka. To właśnie ikigai inspiruje nas do poszukiwania głębszego znaczenia i spełnienia w naszym życiu. Jest jak piękny kwiat lotosu, który rodzi się z błota. Przypomina nam, że prawdziwe piękno i cel naszego życia często wyłaniają się z najbardziej nieoczekiwanych i trudnych doświadczeń. W dzisiejszym filmie zapraszam Cię do odkrycia, jak ta starożytna mądrość może wpłynąć na Twoje codzienne życie. Jak możesz odnaleźć radość i spełnienie w swoich pasjach, zawodzie, misji życiowej i powołaniu, nawet gdy droga wydaje się trudna lub niejasna. Ikigai to nie tylko poszukiwanie szczęścia, ale także nauka o tym, jak odnaleźć harmonię i cel w każdym aspekcie naszego życia, nawet w tych najbardziej błotnistych. Dołącz do mnie w tej podróży, gdzie pokażę Ci, jak nawet z pozornych trudności i przeszkód może wyłonić się piękno i głębia życia. Czy jesteś gotowy przekształcić swoje błoto w piękny kwiat lotosu? Oto 7 zasad Ikigai. Zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich tych zasad oraz refleksji nad nimi. Numer 1. Znajdź swoją pasję. Znalezienie swojej pasji to pierwszy krok w odkrywaniu Ikigai, kluczu do głębszego zrozumienia siebie i znalezienia radości życia. W dzisiejszym świecie pełnym szybkich zmian łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę nas uszczęśliwia. Pasja to źródło wewnętrznej energii, które inspiruje do radosnego przeżywania każdego dnia i daje poczucie spełnienia. Pasja to nie tylko hobby, ale coś, co naprawdę nas inspiruje i motywuje. Aby pielęgnować swoją pasję, ważne jest, by regularnie poświęcać jej czas i energię. Może to być nauka nowej umiejętności, rozwijanie kreatywności czy poświęcanie czasu na hobby. Ważne jest, aby słuchać swojego wewnętrznego głosu i podążać za tym, co sprawia nam radość. Połączenie pasji z pracą zawodową może być wyzwaniem, ale jest to możliwe. Zastanów się, jak możesz wykorzystać swoje zainteresowania i umiejętności w swojej karierze. Czy jest jakiś aspekt Twojej pracy, który możesz dopasować do swoich pasji? Może to być zmiana kariery, dostosowanie obecnego stanowiska lub po prostu wykorzystanie pasji jako formy relaksu i odprężenia po pracy. Pamiętaj, że pasja to droga do osobistego szczęścia i spełnienia. Pozwól sobie na eksplorowanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Znajdź to, co naprawdę Cię pasjonuje i pozwól, aby to kierowało Twoim życiem. Twoja pasja jest jak unikalny odcisk palca. Tylko Ty możesz ją w pełni odkryć i wyrazić. To właśnie w tej wyjątkowej ekspresji tkwi prawdziwa esencja Ikigai. Numer 2. Poznaj swoją misję. Misja w kontekście Ikigai to znalezienie unikalnego miejsca, gdzie Twoje talenty i wartości spotykają się z potrzebami świata. Jest to proces odkrywania, w jaki sposób możesz przyczynić się do większego dobra, tworząc wartość zgodną z japońską ideą harmonii i równowagi. Misja to nie tylko indywidualna ścieżka, ale także sposób, w jaki Twoje działania wpływają na społeczeństwo. Przykłady mogą być różnorodne. Nauczyciel może widzieć swoją misję w inspiracji i kształtowaniu młodych umysłów, a przedsiębiorca w tworzeniu zrównoważonych produktów. Artysta może dążyć do przekazywania społecznych przesłań poprzez sztukę, podczas gdy lekarz może widzieć swoją misję w leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów. Twoja misja może ewoluować wraz z rozwojem osobistym. Regularne przemyślenia i otwartość na zmiany pozwolą Ci dostosowywać swoje cele i aspiracje. Misja to droga pełna intencji i pasji, na której tworzysz pozytywne zmiany, wpływające nie tylko na Twoje życie, ale i na życie innych. Numer 3. Posiadaj pracę, która spełnia. Znalezienie pracy, która spełnia, jest kluczowym elementem w realizacji Ikigai. To znalezienie zawodu, który nie tylko zapewnia środki do życia, ale także jest źródłem satysfakcji, dumy i osobistego wzrostu. Idealna praca powinna odzwierciedlać Twoje wartości, pasje i talenty, tworząc synergiczne połączenie między tym, co kochasz, a tym, co jest potrzebne światu. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi poszukuje pracy, która ma znaczenie i pozwala na wyrażenie siebie.
To może oznaczać karierę, która przyczynia się do społeczności, promuje zrównoważony rozwój lub po prostu daje przestrzeń na kreatywne i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów. Aby znaleźć taką pracę, ważne jest zrozumienie własnych, mocnych stron i zainteresowań. Zadaj sobie pytanie, jakie aktywności sprawiają Ci największą radość i w jaki sposób możesz przekształcić tę pasję w karierę. Być może oznacza to zmianę ścieżki zawodowej lub dążenie do rozwoju w obecnej pracy. Pamiętaj, że praca, która spełnia, to nie tylko źródło dochodu, ale także droga do osobistego i profesjonalnego rozwoju. To praca, która inspiruje, motywuje i przynosi głębokie poczucie satysfakcji. Numer 4. Realizuj swoje powołanie. Realizacja własnego powołania w kontekście Ikigai to głębokie zrozumienie, jak możesz przyczynić się do świata, wykorzystując swoje unikalne zdolności i talenty. To znalezienie działania, które ma głębszy sens i cel, coś więcej niż zwykła praca czy obowiązki. Powołanie łączy to, co kochasz, z tym, co jest potrzebne światu, tworząc działania, które są satysfakcjonujące i mają pozytywny wpływ. Przykłady realizacji powołania mogą być różnorodne. Dla jednej osoby może to być nauczanie i inspiracja młodych umysłów, dla innej tworzenie sztuki, która porusza i wywołuje refleksję, a dla kogoś innego może to być prowadzenie biznesu, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczności. Ważne jest zastanowienie się, co naprawdę chcesz osiągnąć w życiu, jakie są Twoje aspiracje i podążanie za tymi marzeniami. Numer 5. Żyj w zgodzie ze sobą. Życie w zgodzie ze sobą jest esencją Ikigai, która łączy wszystkie elementy, czyli pasję, misję, zawód i powołanie w spójną całość. To zrozumienie i akceptacja własnej unikalnej ścieżki, niezależnie od zewnętrznych oczekiwań czy presji. Żyjąc autentycznie, w harmonii z własnymi wartościami i przekonaniami, znajdujesz prawdziwą satysfakcję i spełnienie. W praktyce oznacza to słuchanie swojego wewnętrznego głosu, bycie wiernym swoim wartościom i celom, nawet gdy wymaga to odwagi do wyborów niepopularnych lub nietypowych. To także umiejętność balansowania między własnymi potrzebami a potrzebami innych, szukając harmonii w relacjach i codziennych działaniach. Numer 6. Utrzymuj równowagę życiową. Utrzymywanie równowagi życiowej jest kluczowym elementem Ikigai, który podkreśla znaczenie harmonii między różnymi aspektami życia. To sztuka balansowania między pracą, wypoczynkiem, relacjami i samorozwojem. W dzisiejszym świecie, gdzie łatwo ulec przeciążeniu i stresowi, umiejętność zachowania równowagi staje się niezbędna. To znalezienie czasu na pracę, którą kochasz, bez poświęcania zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Włącza w to dbanie o osobiste relacje i znajdowanie czasu na odpoczynek i relaks. Równowaga życiowa oznacza również rozpoznawanie i szanowanie własnych granic, unikanie nadmiernego obciążenia i pielęgnowanie hobby oraz pasji poza pracą. Numer 7. Odważ się na zmiany. Odważenie się na zmiany to istotny element Ikigai, który podkreśla, jak ważna jest elastyczność i otwartość na nowe doświadczenia w naszym życiu. Zmiany, choć czasem wydają się przerażające, mogą być oknem do nowych możliwości, rozwoju i nauki. Chodzi o to, by nie bać się podjąć nowych wyzwań, eksplorować nieznane ścieżki i być gotowym do dostosowania swoich planów, gdy okoliczności tego wymagają. W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, które wymagają zmiany kierunku. Może to być zmiana kariery, rozpoczęcie nowego hobby, przeprowadzka do innego miasta, czy też zmiana nawyków życiowych. Kluczem jest traktowanie tych zmian nie jako przeszkód, lecz jako szansy na osobisty rozwój i nowe doświadczenia. W tej podróży przez 7 zasad Ikigai pokazałem Ci, jak każdy element współgra ze sobą, tworząc harmonijną całość. Ta japońska filozofia nie jest tylko o poszukiwaniu szczęścia, ale o znalezieniu głębszego sensu i celu w naszym życiu. Ikigai przypomina nam, że prawdziwe spełnienie znajdujemy łącząc nasze pasje, talenty i wartości z potrzebami świata. Pamiętaj, że Twoje Ikigai jest drogowskazem prowadzącym Cię przez życie. Nie obawiaj się zmian i bądź otwarty na nowe możliwości.
Każdy dzień jest szansą na odkrywanie i rozwijanie tego, co sprawia, że czujesz się żywy i spełniony. Niech Twoje życie będzie pełne pasji, celu, harmonii i odwagi, aby podążać ścieżką, która jest dla Ciebie najbardziej autentyczna. Idź naprzód z odwagą i ciekawością, pamiętając o równowadze i harmonii, które są fundamentem Ikigai. Twoje życie to niekończąca się podróż odkrywania i realizowania własnego powodu, dla którego rano wstajesz z łóżka. Niech ta podróż będzie pełna satysfakcjonujących doświadczeń i głębokiego spełnienia.